teraz. Witam, szanowny. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji. Przed Państwem prezes zarządu Śląska Wrocław, pan Paweł Żeler, wiceprezes zarządu, pan Marek Drabczyk. I przede wszystkim chciałbym powitać i przedstawić osobę, której tak naprawdę przedstawiać w Wrocławiu nikomu nie trzeba. Tadeusz Pawłowski, najlepszy strzelec Śląska Wrocław w Ekstraklasie, w europejskich pucharach, mistrz Polski, dwukrotny wicemistrz Polski, zdobywca Pucharu Polski. Mam nadzieję, że niczego nie zapomniałem, panie trenerze. A przede wszystkim od dzisiaj nowy szkoleniowiec Śląska Wrocław. Jest mi bardzo miło powitać pana trenera na dzisiejszym spotkaniu, na pierwszej konferencji w tym nowym charakterze. I oddaję głos już od razu prezesowi Pawłowi Żelemowi. Bardzo proszę, panie prezesie. Jak Państwo wiecie, w obecnie zadowalających wyników drużyny od początku rundy wiosennej, a więc od końcówki roku 2013, podjęliśmy decyzję, że drużyna wymaga zmiany, że pewna formuła nam się wyczerpała. Stąd decyzja po niedzielnym meczu z Wuchem o rozstaniu z trenerem Lewym. Od wczoraj mamy nowego trenera, Tadeusza Pawłowskiego. Od razu uprzedzając Państwa pytania, dlaczego Tadeusz Pawłowski? Bo Tadeusz Pawłowski to doświadczenie, ogromna wiedza, to charyzma, to znajomość specyfiki Ligi Polskiej, znajomość realiów Śląska i Wrocławia. Spośród kilku kandydatów, które braliśmy pod uwagę, uznaliśmy, że ta kandydatura daje nam największą gwarancję dźwignięcia drużyny z tego kryzysu. Co do tego, że piłkarze potrafią grać piłkę, nie mamy wątpliwości. Natomiast czegoś zabrakło. I żywimy nadzieję, że trener Pawłowski zbiera zawodników, pozbiera ten zespół w jedną całość. Już od najbliższego meczu z Krakowią zaczniemy piąć się w górę tabeli. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie prezesie. I głos oddaję trenerowi Śląska Wrocław, panu Tadeuszowi Pawłowskiemu. Dzień dobry albo dobry wieczór. Bardzo mi miło. Wiele znajomych twarzy, z którymi już nie piłem jedną kawę nieraz. Bardzo mi miło. Bardzo chciałbym podziękować władzom miasta i zarządowi klubu, którzy w dość krótkim czasie po ostatnim meczu zaproponowali mi prowadzenie pierwszego zespołu. Jestem ogromnie dumny, że mogę pracować w takim klubie jak Śląsk Wrocław, klubie z wielkimi tradycjami, klubie posiadającym wspaniałych kibiców i klubie, w którym przeżyłem wspaniałe chwile, czyli jak tu wcześniej pan rzecznik prasowy mówił, Mistrzostwo Polski, Puchar Polski, przepiękne bramki w europejskich pucharach. No, chciałbym, albo to jest moje marzenie, żeby powtórzyć to z drużyną. Na pewno w obecnej sytuacji czeka mnie dużo pracy. Ja sobie zdaję sprawę, że przedstawianie nowego trenera to jest taka fajna, kurtuazyjna wizyta, ale uważam, że już od dzisiaj wieczorem, bo po konferencji prasowej spotykam się ze wszystkimi ludźmi pracującymi przy drużynie. Także już dzisiaj uważam, zaczynamy operację Krakowia. Jutro są dwa treningi. I po prostu każdy dzień będę chciał wykorzystać, żeby jak najlepiej poznać chłopców
szczególnie jeżeli chodzi o ich psychikę, bo uważam, w tej chwili sytuacja tak wygląda, że my cały czas liczymy, czy możemy znaleźć się w pierwszym ustępce. Ja bym chciał troszeczkę ten ciężar zdjąć z drużyny i po prostu mówić o najbliższym meczu, bo uważam, że tu jest psychologiczna droga do sukcesu i uważam, że w tej chwili powinniśmy się skupić na meczu z Krakowią. Bardzo dobrze by było, żebyśmy ten mecz wygrali i wtedy chłopcy na pewno odzyskają więcej wiary w siebie i na pewno ta gra będzie ich dużo, dużo lepsza. Także ja bym nie chciał dużo kurtuazji i ja myślę, że Państwo na pewno będą mieli do mnie pytania, rzeczy, które Państwo interesują. Myślę, to będzie, uważam, moje odpowiedzi wyczerpią Państwa ciekawość. Dlatego jeszcze raz chciałbym podziękować za zaufanie i myślę, że spełnię marzenia Wrocławia i kibiców naszej drużyny, że ta drużyna będzie grała lepiej. To znaczy, uważam, że w tej chwili obejrzałem, dwa mecze oglądałem w telewizji z Lechem Poznań i z Ruchem Chorzów. Jest dużo nerwowości, po prostu w tej chwili nowoczesna piłka nożna polega na tym, żeby jak najdłużej się utrzymać przy piłce, często tą piłkę tracimy. Uważam, za dużo przegrywamy pojedynków 1-1, albo w ogóle nie szukamy pojedynków 1-1. Niektórzy zawodnicy za mało biegają. Uważam, że jest ta gra za statyczna, tu musi być większa płynność i uważam, że to są zadania, które powinniśmy do... Bo zawodnicy, tak jak pan prezes powiedział, potrafią grać piłkę. Przecież to nie są zawodnicy, którzy wchodzą w tej chwili do zespołu i na pewno jak młody zawodnik zrobi błąd, to mówimy o młody, doświadczenie i tak dalej, i tak dalej. Ja uważam, że mamy zawodników, którzy już grali w reprezentacji Polski, którzy mają ogranie i na pewno stać ich na dużo lepszą grę. Dlatego uważam, że dzisiejszy dzień chcę jeszcze poświęcić cały wieczór na rozmowy ze sztabem szkoleniowym, z ludźmi, którzy pracują, z piłkarzami. Jutro mamy dwa treningi, czyli będzie czas między treningami porozmawiać z zawodnikami, co oni myślą, co można też poprawić, bo uważam, tu też trzeba wszystkich wysłuchać i po prostu podjąć decyzję, żeby w niedzielę był jak najlepszy wynik dla naszego klubu, a taki wynik to zwycięstwo. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panie trenerze. Pana prezesa Pawła Żelana bardzo proszę o przekazanie trenerowi pamiątkowej koszulki. A jest ten inna reklama? Nie, Sebino Plaki masz ten. Aha. Jak się nie tyle bramy, co ja. Już wam zapowiadam tylko, że w niedzielę nie zagra najlepszy strzelec naszej drużyny, bo się boję, że mnie pobije w bramkach i po prostu odstawię dyscyplinarnie. Jak w koszulce, to nie jest nie w prawacie. Może tak kolaskie mi prezes założy. Ale wyrównać to nie zrobię. Specjalnie się w nim nie jadę. Można na wójcie. Panie trenerze, zrób powrót, to nazwisko też. Aha, okej. Okay. Fantastycznie. Panie trenerze, ale jak pan pokazuje nazwisko, to niech pan pokaże tam. Dobra? Głową w naszym kierunku. Tak? Nie, ale tyłem do was. Tyłem do was? O ten sposób, nie? A tak? Tak, żeby było widać. Tak, żeby było widać. Tak, żeby było widać nazwisko i pan.
Okej, proszę bardzo, jeżeli... Ja nie wiem, pan rzecznik może... Bardzo dziękuję, panie trenerze. Teraz trener, jak i zarząd są do państwa dyspozycji. Bardzo proszę o zgłaszanie pytań. Ja będę wskazywał osoby do zadania pytania. Dziękuję, już widziałem. Bardzo tylko proszę, z racji tego, że oprócz tej części dotyczącej pytań mamy także pytania na murawie dla telewizji, dla radia. Bardzo proszę o to, żebyśmy nie przedłużali tej części, tym bardziej, że tak jak trener wspomniał, jeszcze dzisiaj bardzo dużo obowiązków. Pierwsze pytanie, Andrzej Lewandowski, Sport, Wrocław, PL. Bardzo proszę. Na kogo innego, że zaciągiesz sztuki jeszcze wrócisz do Śląska w tej roli. Bo wiem, że z akademią tam jakieś rozmowy były, żebyś prowadził, natomiast trener poczuł, czy liczyłeś, że to wrócisz? Naturalnie, ja w sumie całe życie pracowałem w piłce i jako trener i w sumie też miałem cały czas kontakt z klubem i w wolnych chwilach, kiedy przyjeżdżałem, prowadziliśmy różne dyskusje i mieliśmy różne pomysły na Śląsk. Na pewno te marzenia już było ciężko zrealizować, bo czym dłużej się nie jest w kraju, zapominają ludzie i tu w sumie dużo w sumie ludzi przedstawia moją osobę jako człowieka, który pracuje tylko z dziećmi, którzy nie mają kompletnie wiedzy, na czym polega prawdziwa akademia piłkarska. Ja chciałbym tylko wyjaśnić, że w Polsce w tej chwili jest tak, że ja jutro idę i zakładam Akademię Pawłowski i to jest akademia, nazwa akademii. My troszeczkę inaczej pracujemy. Czy jest tak samo w Niemczech, Szwajcarii i w Austrii, jest, że akademię piłkarską, status akademii piłkarskiej nadaje Austriacki Związek Piłki Nożnej. Jest tylko 11 ekskluzywnych akademii przy klubach pierwszoligowych. W związku z tym, że Vorarlberg to jest najmniejszy land w Austrii i w tym landzie nie ma klubu pierwszoligowego, my jesteśmy pod Vorarlberger Fußballverband, czyli pod Związkiem Piłki Nożnej Landu Vorarlberg. I rozgrywki odbywają się w trzech grupach wiekowych, 15, 16 i 18 lat. Prowadzimy zajęcia z chłopcami od 10 do 18 lat i gramy centralną ligę. Także tutaj, a w sumie całe życie pracowałem w piłce nożnej seniorskiej i to nie jest tylko dzieci czy tam zabawa. To jest naprawdę poważna praca, która jest kontrolowana przez Związek Piłki Nożnej, gdzie pisze się co miesiąc sprawozdania, co się robi i plany, co się chce zrobić. Wszystko jest kontrolowane odgórnie. Związek ma nad tym kontrolę i uważam, że w przyszłości tak powinno być tak samo w Polsce. Następne pytanie proszę, Daniel Głoszewski. Panie trenerze, oglądał pan dwa mecze Śląska w tym roku. W tym roku, tak. Czy to przypadek, że akurat tak się udało je obejrzeć? Czy pan czuł, że może być w tym roku już potrzebny Śląsku jeszcze ten sezon? Nie, ja jestem... Ja mam spokojnie kanał Plus w domu i po prostu oglądam, jeżeli mogę, każdy mecz Śląska. To nie jest tak, że po prostu ja, bo w sumie... Ja do wczoraj miałem bardzo dobrą i stabilną pracę i ja po prostu nie dzwoniłem do pana prezesa co tydzień i prosiłem, żeby ktoś mnie przyjął czy pomógł. Po prostu oglądałem Śląsk, zresztą całą pierwszą ligę, jeżeli mam czas i wytrzymam nieraz, bo mecze nieraz niektóre nie są za bardzo ciekawe i w sumie jak ma się do wyboru ligę angielską, ligę niemiecką, to się skacze, ale mecze Śląska zawsze starałem się oglądać w całości i nie ze względu, czy ktoś tu mnie lubiał, czy nie lubiał, po prostu ja się wychowałem tutaj na Śląsku. Nie? Michał Bus, Przegląd Sportowy. Mówię, że chciałbyś porozmawiać ze sztabem, a masz w planach też rozmowę, nie wiem, czy możliwe będzie spotkanie się ze swoim poprzednikiem, może jego też jakieś przemyślenia tobie się przydadzą.
Nie myślałem o tym, bo nawet nie wiem, czy jest we Wrocławiu, to muszę się z panem prezesem porozmawiać. Ja w sumie jestem człowiekiem, bardzo kontaktowym. Ja wysłucham każdego, ale mam swoje zdanie i po prostu uważam, na pewno, jeżeli by pan Lewy chciał, chętnie bym porozmawiał, ale w sumie gdybym powielał jego sposób obchodzenia się z drużyną, czy taktykę, czy bym wystawił może taki sam skład jak z Ruchem Chorzów, to by niepotrzebna była zmiana trenera. Dziękuję. Kuba Budę, Gazeta Wrocławska. Ja do pana prezesa mam pytanie. Panie prezesie, czy z perspektywy czasu nie żałuje pan teraz, że Tadeusz Pawłowski albo inny trener nie dostał szansy zaraz po zakończeniu tej rundy jesiennej, że nie przepracował nowy trener tej zimy i nie dobrał sobie zawodników, tak? Bo jeszcze parę dni temu to trener Lewy dobierał tych nowych zawodników, którzy się pojawili. Okay. Państwo wiecie, wyszliśmy wspólnie z kolegą Markiem do rządu z końcem listopada. Byliśmy w władzach Śląska raptem chyba podczas czterech spotkań. To był zbyt krótki czas, żeby oceniać pracę trenera Lewego. Nie chodzi tylko o zajęcia, ale również o podejście do tego wszystkiego, co się nazywa Śląsk Wrocław i zarządzanie pierwszą drużyną. Stąd trener miał możliwość swobodnej pracy i przygotowywania drużyny do rundy wiosennej. Natomiast wskutek, myślę, już tej serii, która trwała pierwszej kolejki rundy wiosennej, tak, czyli od 8 spotkań, nastąpiło jakieś przesilenie i doszliśmy do wniosku, że nie ma na co czekać, ta zmiana jest niezbędna i należy już ją wykonać. Jeśli mogę uzupełnić słowa prezesa, pan zapytał, czy jakoś komfortowo się czuję z tym, że to trener przygotowywał drużynę, trener odpowiadał za transfery. My żeśmy, tak jak państwo dobrze wiecie, na przełomie roku pożegnali się z dyrektorem sportowym. Także cała akcja zimowa pozyskiwania transferów do Śląska Wrocław oparta była nie tylko i wyłącznie o trenera pierwszego zespołu, ale przede wszystkim o cały sztab szkoleniowy i w pewien dość intensywny, myślę, że niespotykany w klubach ekstraklasowych sposób była oparta również o członków zarządu. My we dwóch razem z prezesem Żelenem byliśmy mocno zaangażowani, oczywiście nie w sposób merytoryczny, bo nie jesteśmy trenerami, ale na pewno ta część transferowa nie jest nam obca i nie zaskoczymy ani trenera Pawłowskiego, ani samych siebie ludźmi, którzy jutro wyjdą na pierwszy trening z trenerem Pawłowskim. Czy są jeszcze pytania? Jeszcze raz, Kuba Buda, w takim razie proponuję, żeby to było ostatnie spotkanie i przeniesiemy się na płytę Stadionu Wrocław. Panie trenerze, to ma pan już plan na Krakowie w głowie, no bo zostało tak mało dni, że musi pan już mieć jakiś pomysł, czy to będzie przede wszystkim powstrzymanie rywali, gra w defensywie z nadzieją, że coś się strzeli, czy jednak cały czas gra ofensywna, jak pan to po prostu przewiduje i czy ma pan już jakieś coś ułożone w głowie na tym? Ja naturalnie mam ułożony plan, tylko jeszcze muszę właśnie poczekać do rozmów ze sztabem szkoleniowym, z zawodnikami i przede wszystkim zobaczyć na treningu, bo ja też w sumie jestem praktykiem, dużo grałem w piłkę, w sumie umiem ocenić zawodnika i ja bym nie skupiał się tak dużo na Krakowie, ja bym się wolał skupić na Śląsku, bo po prostu jeżeli za dużo mówimy o przeciwniku, to się my go boimy, a po prostu my musimy wykorzystać własne mocne strony i atuty. I uważam, że jeżeli to nam się uda zrobić, że każdy zawodnik, który będzie grał na swojej pozycji, czy na poszczególnych pozycjach, wzniesie się na najwyższy swój poziom, czy bliski swojego najwyższego poziomu, to uważam, że wynik będzie dla nas korzystny. To już ostatnie pytanie, Andrzej Lewandowski. To było jedno pytanie nie dotyczące trenera. 34 zawodnicy, których pozyskaliście, są już na dzień dzisiejszy pewnie i to jest w tej klasie. Już o tej porze myślę, że wszystko czwórka jest potwierdzona, tak? Ale my mieliśmy potwierdzenie
ze Słowacji, jeżeli chodzi o Picha i jeżeli chodzi o Mateusza Machaja. Certyfikat Hiszpana również w systemie FIFA TMS został potwierdzony. Największa zabawa była z Lukasem Dropą, żeby można było zawodnika potwierdzić do grania. W Czechach jego dowód osobisty, piłkarski dowód osobisty musi trafić z poprzedniego klubu do Czeskiej Federacji. Dzisiaj taki dokument miał dotrzeć, także cała czwórka będzie do dyspozycji trenera i będą mogli zagrać, o ile oczywiście trener będzie chciał ich ze sobą zabrać, bo będą do dyspozycji na niedzielny mecz. Po prostu wprowadzić temat, jak najlepiej zagrać w kolejnym meczu. Jak pan patrzy na obecną kadrę Śląska? No, widzę wielu zawodników, którzy mają, uważam, dobre nazwisko, to znaczy, że to są zawodnicy, którzy niektórzy z nich grali już w reprezentacji Polski czy w innych reprezentacjach. Uważam, że jest to drużyna, którą stać na pewno na lepszą grę i lepsze miejsce niż jest w tej chwili. A jak mówię, docelowe miejsce czy miejsce Śląska, no, przy takim stadionie, przy takich kibicach na pewno powinno być w pierwszej części tabeli. Nie chciałbym tutaj konkretyzować. Różne są opinie na temat kryzysu. Jedna z nich jest taka, po prostu zawodnicy, którzy osiągnęli już niemal wszystko. Tutaj mistrzostwo, europejskie puchary. Czy pan też uważa, że to może być jedna z przyczyn tego, w jakim miejscu dla nas jest Śląska? Myślę, że nie, bo ja sam grałem w piłkę i wychodząc na boisko nigdy nie myślałem, że jestem już, że zdobyłem Mistrzostwo Polski, że zdobyłem Puchar Polski i nie myślałem nawet o pieniądzach. Po prostu dla mnie najważniejszą rzeczą było jak najlepiej rozegrać spotkanie. W sumie koncentrowałem się na grze na boisku i myślę, że z moimi zawodnikami będzie tak samo, że po prostu my musimy się identyfikować z klubem, a to znaczy, że wychodząc na boisko musimy za ten klub oddać serce, czy troszeczkę zdrowia zostawić. Jak to się mówi, te zapasy glikogenu są ostatnie w wątrobie i troszeczkę z wątroby dać się. To, że pan spędził tutaj lata, osiągnął sukcesu, to będzie taka dodatkowa motywacja do jeszcze cięższej pracy już jako trener? Nie, no, oczywiście każdy ma swoje ambicje, jestem człowiekiem ambitnym i nie po to tutaj przychodziłem, czy moim marzeniem spełniają się moje marzenia i to nie było, żeby po prostu przyjść i jakiś epilog zaliczyć, tylko naprawdę odnieść w klubie sukces. Ja uważam, że tak. W tej chwili nie chciałbym wymieniać nazwisk, ale nawet niektórzy nie biegają, tylko chodzą. To jeszcze może jedna, bo dostał pan taką kadrę, a nie biegła mowa o transferach. Ostatnie z nich zatwierdzone dosłownie kilka dni temu. To jest taka kadra, jaką chciałby pan mieć, powiedzmy, za pół roku, bo rozumiem, że kontrakt jest dłuższy, czy będzie też przemeblowanie w najbliższym czasie? Nie, no, w tej chwili znajdujemy się w sumie w trakcie rozgrywek i w tej chwili nie można, nie ma czasu na eksperymenty. Trzeba na podstawie treningu wybrać najlepszy zespół i tu ja po prostu nie będę szukał, że chcę czy takiego zawodnika, czy powinien ten dbać. Mamy kadrę 22 zawodników i ja z tą kadrą muszę po prostu mieć dobry wynik. Znaczy, mówię o okresie po pół roku, tak wiadomo, że teraz. No, na pewno przyjdą ferie, czyli skończy się runda wiosenna, trzeba to podsumować, trzeba przeanalizować. Uważam, że musimy doprowadzić, żeby scouting był lepszy i w tej chwili siąść i zastanowić się, na jakich pozycjach powinniśmy się wzmocnić, kto może odejść i w tej chwili już szukać. I uważam też, że ten scouting musi być szczególnie bardziej profesjonalny na Dolnym Śląsku, bo ja nie chciałbym wracać do przeszłości, ale jak my zdobywaliśmy Mistrzostwo Polski, to większość kadry czy drużyny to byli chłopcy z Dolnego Śląska i na Stadionie Olimpijskim, na polu marsowym stały autobusy z całego Dolnego Śląska i był Zyga Garłowski, Irek Garłowski i był Józiu
Kwiatkowski z BKS-u, Bolesławiec, był Olesiak ze Ślęzy, Heniu Kowalczyk z Lotnika, Mietek Kopycki ze Świebodzic, czy Jaspa Wawagu Wrocław. Także to nie byli chłopcy, którzy wcześniej osiągnęli jakieś sukcesy i się kupowało nazwisko, tylko to są chłopcy, którzy zostali oszlifowani w Śląsku Wrocław. I tak robił tak samo Bayern Monachium, bardzo mądrą politykę, że Schweinsteigera, Millera i innych ściągnęli w wieku 15 lat i w tym klubie oni rozwinęli swoje umiejętności piłkarskie. Na tym polega dobry scouting. To znaczy, że jeszcze...